dzisiejszym odcinku SpongeBob Egze i Huggy Wuggy przyjdą do widzów. A wy, gdybyście zobaczyli taką ekipę, to co byście zrobili? Diamenty albo psikus? Macie do wyboru jedno. Możecie napisać w komentarzach i przy okazji zostawić łapkę w górę, bo dzisiaj z okazji Halloween, Halloweenowy special. Oj, co się dzieje? Ezi! Co się stało? Ej, zaraz, chwila, moment! Ty, stój! Co oni robią? Co się stało? Stary, nie zdążyłem przywitania skończyć, jak ci widzowie nas zaatakowali. Przepraszamy. No, ja nie wiem, czy to wystarczy teraz. Teraz to inaczej pogadamy. Diamenty albo psikus. Dobra, już możemy zacząć. O nie, jak się przestraszyłem, bo to ja nie miałem chyba. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się stało. My nie mamy. To psikus. Dobra, bierzemy zapalniczkę, podpalamy i chodź, stary. Wiesz co? Ja ci powiem tak. Nie, oni uciekli, oni się przestraszyli. Ale żyjesz, Enzi, jest dobrze, tak? Tak, żyję, tylko ja nie mam rzeczy, żeby ich trollować, żeby robić ich psikusy. Nie, masz ukośnik GM1, możesz, stary, sobie brać rzeczy. I słuchajcie, będziemy przychodzić do widzów, do baz. To nie oni będą przychodzić do nas, tak jak teraz. I zobaczymy, jak zareagują. Więc cóż, czas na pierwszą bazę. Jesteśmy w pierwszej bazie, widzowie, więc teraz wbijamy, choć tutaj ten trzeba bokiem obejść. GM1 sobie wyłączę. Tak, to musimy być na survivalu, żeby były równe szanse w razie coś. Więc tak, tutaj gdzieś był typo. Okej, chodź Huggy Wuggy, chodź Huggy Wuggy. Idę. Dobra, wychodzisz. Okay, jest git. Diamenty albo psikus. Kto wy? No jak to, kto wy? Nie widzi, że SpongeBob i Poppy? Znaczy Huggy Wuggy, sorry. Diamenty albo psikus, no. Nie mamy diaksu. Standard, wszyscy nie mają. To psikus. Dobra, stary, robimy psikusa, stary. Ja całą bazę zawalam dirtem. Wszędzie, gdzie tylko można, rozwalam dirta, a ty co robisz? Zalewaj wodą tą bazę, zalewaj wodą. Czekaj, dobra. Ej, on nawet nie reaguje na to. Stoi. Co się dzieje? On łapie ryby w tej wodzie, stary. Podpalmy go. Myślisz, że się spali? Nie, o nie. Ej, dobra, za banwę. Dobra, podpalamy. Ja też uważam. Dobra, stary, chodź, uciekamy. Dobra, nie było nas. Nic się nie stało. Vanish. Dobra, słuchajcie, baza numer 2. Wyłączamy Vanisha i musimy się przekopać przez ścianę, bo niestety innego wejścia tutaj nie mogłem znaleźć, więc chodź. To ty jesteś, jen, ja cię szukam. O, co jest? Nie zdążyłem napisać! Nawet nie napisać! On się bardzo nie chciał dzielić cukierkami, stary. Tragedia. Bardzo. O nie. Nawet... Mam problem, bo podpaliłem mu bazę, się przestraszyłem. No to tak średnio wyszło z tą bazą w sumie. Za to sprawdźmy może kolejną. Chłop nas anihilował szybciej, niż daliśmy radę w ogóle cokolwiek powiedzieć. Ekipa od zadań specjalnych po prostu. Tak, no niezbyt nam to ale wyszło. Ale to był niewypasz. Po prostu. Totalnie, to nie tak miało być. Dobra, chodź Huggy Wuggy. Tym razem trochę większa baza, więc nie wiem, nie będzie aż takiego prawdopodobieństwa, że zginiemy od razu. Tam jest typ na końcu. Ej, czekaj, chodź na szybcie, idziemy na szybcie do niego. Nie widzi nic. Tak. Idziemy na szybcie. Ciekawe, czy to będzie przerażające. Stary, tak zlecajmy, wystajmy, chodź szybko, tak dalej. Nie, chodź na szybcie. Idzie bokiem. Bo się niczego nie spodziewa, myśli, że go wystraszymy. Dobra, patrzy, zauważył nas. Diamenty albo psikus. Ej, on... Dobra, jestem ciekawy. On ucieka, stary. Nie, on ty bić. Diamenty albo psikus. Ej, no. Czy to jest normalne, by bić ludzi, którzy mówią diamenty albo psikus? Diamenty albo psikus. To jest Leon. Diamenty albo psikus. No, nie umiesz czytać, czy co jest nie tak z tą głupi? Ej, Co za typ? O nie. Ale czekaj, patrz, idzie. Czy on nam da diamenty? Nie. Ej, czy on tam... Czekaj, coś się kryje. Coś się dzieje. Co się dzieje, stary? Ja mam bardzo wrażenie, niepokojące. Że możemy dostać te diamenty. Ile diaks? Ile diaksów? Za trudne pytanie. Wszystkie. Ale stary, to jest pierwsza osoba, która nie jest agresywnie nastawiona. Niech da cokolwiek, po prostu jest straszny. Niech da cokolwiek. Nam się bardziej obrywa niż im. To jest ten moment, kiedy Huggy Wuggy i SpongeBob Egze stoją i proszą o diamenty.
A tak grzecznie stoimy bardzo. A nie, bo on, patrz, Sucker Bolsa tam, bo on się bał, że go ukradniemy. Co to jest, złote jabłka? Niechcący. Jak to niechcący? Pomyliło mi się. A czekaj, ma coś? Nie. On to ma chyba podejrzenia. Właśnie! Napisał, że podejrzani jesteście. No to tam jesteście podejrzani. A dlaczego niby? Ja nie widzę. I skąd kordy macie? Ile on nam diamentów dał? Co jest? Ładnie, dziękujemy. Nie bój się. Dobra, chodź, idziemy, wychodzimy z tej bazy. Chodź, mam 4 bloki diamentów. Gościu, co jest? Ej, wiesz co mi się wydaje? Że powinniśmy zrobić jakąś skrzynię z tymi diamentami. To pa? Pa. A. Nie wiem, jakaś kurwa, zapomniałem pisać do nich, cały czas mówię. Dobra, ja szukam kolejnej bazy. Dobra, widzowie, słuchajcie, stwierdziłem, że tutaj gdzieś ukryję skrzynię z jaksami, powiedzmy tutaj, i tutaj będzie, proszę bardzo, barel i w nim będziemy chować wszystko, co się dostajemy, a potem rozdamy to widzom, tak żeby, wiecie, każdy coś fajnego dostał, bo w sumie nam są niepotrzebne diamenty, no chyba, że ty, Enzi, potrzebujesz diamentów. Ja zawsze potrzebuję za darmo, to uczciwa cena. Baza numer następna, po prostu pokrótce mówiąc. Chodź, Enzi, zapraszam za mną. Już. Co? Sięgaj, moda wyłączy się, ważne. Dobra, nieważne. Ja widzę, że tutaj jest kilka osób i jedna ma diaksową zbroję, więc raczej będzie je stać na to, żeby... Ej, czekaj, cofaj się. Diamenty albo sikus? Co wy tu robicie? Kim wy jesteście? Oj, to się źle zaczyna. To się źle zaczyna. Ja czuję, jakby się skończyła zabawa, o niej jest czterech aż. Okej. Mamy tutaj naprawdę srogi problem. Diamenty albo psikus? Kim ja się boję, że to oni nam zrobią zaraz diamenty albo psikus, tak? Ta, troszkę tak wygląda. Oni wybrali, co ale to dajcie! Swoje. Zaraz, czy oni myślą, że to my im damy diamenty? Oni pomyśleli, że to my im damy, ale to hagiwagi. O, co ty gadasz? Co jest? Ile ci dał diamentów? Dał cztery. Cztery diamenty. Ej, yo! Czyli widzicie, diamenty albo psikus na Halloween. Ej, ja też rzucałem diamenty! Ja rzucałem dwa. Ile mamy w sumie? Teraz rzucałem, co jest? Ja mam 8 diamentów. Ile ty masz? 4. A, no to git. Dziękujemy ładnie. Do widzenia. Opa. Chodź, stary. Musimy, stary, znaleźć stąd ucieczkę. Wiesz co? Weź się gdzieś schowaj i włącz wanisza po prostu. Ukośnik V. Dobra, jest git. Mam. Jest git. Więcej... Stary, głupie. Tak, ty jest... Ktoś do niej przychodzi, jak taki menel. Chce diamenta, ty mu dajesz, on dziękuję i wychodzi. No. Dobra, rozumiem, że schodzimy na sam dół, tak? Dobra, ja trzymam tutaj na ciebie, żeby nie zejść samemu, bo samemu się trochę cykam. No nie, żeby, wiesz, moja charyzma odeszła, ale delikatnie się cykam, więc fajnie by było, gdybyśmy tam razem jednak wyszli. To jest tylko jedna osoba, która wiesz, wygląda... Ja mam nadzieję, że w końcu bardzo... nie będą cię dawać tam diamentów, jakby. Ja bym chciał psikusa. Nie. To dalej nie widzi nas, czaisz? Ej, strzej, co, stój, stójmy. Dobra, to będzie dobry. Nie wiem, czy powinniśmy uderzać. Dobra, czekaj. Uderzymy, czy będziemy tak stać i czekaj. Dobra, poczekajmy, zobaczymy. Ile czasu zajmie, zanim ogarnie, że jesteśmy. Bo ja nie wiem, czy on w ogóle się odwróci, jakby. No, już jak pół godziny. Oj, jest spadł! Oj, chodź, staczymy. Oj, dobra, ja myślę, że już wpadł do lawy. Diamenty, dobra, git. Diamenty albo psikus. Ej, mamy najlepsze przebrania ever. Ja myślę, że byśmy poszli gdzieś w takich ubraniach na ulicę, to wszyscy się bali. Ona też się boi, patrz, ona się nie odzywa nawet. Czyli będzie psikus? Diamenty albo psikus. Totalnie zmieszana i chyba nie za bardzo planuje cokolwiek robić. Tak kapkę, tak szczyptę się boi. Ona by chciała chyba wrócić tam do góry, ale... ale jest problem, bo stoimy na drodze. Ja się odsunę i niech wróci do góry po diamenty może. Diamenty albo psikus! Patrz, nie wiem, co ma zrobić. To ja bym w sumie chyba też nie wiedział w momencie, kiedy do mnie wyprzedł Hagiwagi i SpongeBob Exe. Moment! On łączy wątki teraz. Tak. A może potrzebowała może tego czasu, żeby ułożyć w głowie, co się właśnie stało. Dalej się patrzy na nas. Dalej, ona po prostu myśli. Ona nie potrzebuje tam wejść. To się zwoje mózgowe już po
prostu, ile można myśleć, halo. Tak. Oj, dlaczego ta siekiera? Znaczy, no ja właśnie, o, dobra. Właśnie nie wiem za bardzo, co chodzi. Czekaj, bo ona nas zaklei tutaj. Oj, będziemy czekać. Cześć, sorry, dawaj drabiną wyjdziemy. Dawaj na spektatora i wejdziemy drabiną z powrotem. Ja wchodzę drabiną z powrotem już, dobra, jestem tutaj. O, dobra, zaraz, idę, jakiś drugi przyszedł. Idę, o nie, robi się nieciekawie. Diamenty albo psikus, co to jest? No. Ej, czemu? Jak to co? Kto to? A nie co to? Diamenty albo psikus. Sponge, Bob, Egze i Hagi, Łagi, pierwszy raz widzisz? Oj, tak co? Ja nie wiem, co oni robią w ogóle. Diamenty, stary. Czaisz, stary? O co tu chodzi? Widzicie, widzowie? Ilu z was mógł przygarnąć darmowe diamenty, tylko ubierając się w stroje? Tylko tyle? A no niecodzienny widok. Dziękujemy. O, drugi. Jeszcze drugi. Dziękujemy. Dobra, chodź, wychodzimy. Wychodzimy po prostu. Pa, pa. Zabijamy się, co? Tak, papa. Dobra, ja tutaj od razu włączam Waniszak, jestem poza tym, poza, wiesz, polem widzenia. Ale oni byli naprawdę bardzo, bardzo dziwni. Totalnie byli zmieszani bardziej chyba niż my tym wszystkim. Dawaj, tepnij się do mnie. Okej. Okay. Odłożymy wszystkie diamenty, jakie mamy aktualnie. Dobra. Tutaj do skrzyni odkładaj. 5 diamentów w sumie. 5 diamentów, no dobra, czyli w sumie, ej, mamy naprawdę bardzo dużo diamentów, nie? No. Ej, mam pomysł, jak, dobra, mam pewien pomysł. Dobra. Teraz jak ktoś idzie, teraz widział, bardzo dobra, dobrze. Dobra. To lecimy do kolejnej bazy. Dobra, baza kolejna. Jesteśmy koło jakiejś statuły aktualnie. Nie wiem, bardzo ciekawie się ta baza zapowiada. Więc chodź, wbijamy do środka. Tutaj jest chyba jedna osoba, mam takie wrażenie. Tylko, że nie wiem, gdzie. O, to gdzie, bo tak... Ale czy my powinniśmy się tak strzelać? O, nie. Okay, baza Camilo widzę. Pro i czarnego szkieleta. Gdzie? Ej, tam kogoś widziałem dalej. Tam gdzie w kopalni. Dalej? Tutaj. Tam? Stoi. Tam? Aha, faktycznie. Ej, dobra, poczekaj. Patrz teraz. Kim mu zrobiłeś? Diamenty albo... A, no już mam, że pisałeś to. Dobra, to git. Diamenty albo psikus. Bo musi być delikatnie zezorientowany, jak każdy. Ale słuchajcie, jest Halloween. Czego byście innego spodziewali się w Halloween, jak nie ludzi... Co jest? Po prostu dał diamenty. Co tu chodzi? Tylko tyle. Dzięki. No co teraz? No, pida. Nie wiem, mam nadzieję, że nie chciałem powiedzieć to, co ten... Co mam na myśli? W każdym razie... dobra, możemy się zawijać. Mamy kolejny... Topa, dawaj, schowamy. Aby się ich zniknęły. Jak się spojrzał? Chłop szuka nas teraz. Dobra, lecimy do kolejnych. Wiecie co, no dostaliśmy jeden diament, co prawda tylko, to nie było dużo, ale z drugiej strony dostaliśmy chociaż cokolwiek, więc chodź NZ, teraz wbijamy tutaj. Okay. O, jakiś smutny gościu. Dawaj, pisz. Szybko. Google Frank 2013. Ej, on ma faktycznie jednego Googla. Ej, faktycznie. No pozdrawiamy, dobra. Pracodawców. Sikus? O! Psikus? Dobra, stary, robimy psikus. Dawaj, robimy psikus. On po prostu pewnie nie ma diamentów. Mój psikus to zasypanie. O je, co ty robisz? Jen, ty chcesz to wysadzić? NZ! Nie, proszę, tego nie wysadzę. Dobra, stary, to zróbmy tak. Leży u mnie dziad jeden. Dobra, chodź, wychodzimy stąd. Znaczy, dawaj, czekaj, nie widziali się robimy. Dobra, no, jest hit. Cała jego baza jest teraz w TNT i piasku. Ej, on po prostu stąd ucieka. Myślałem, że to wybuchnie. Sam chciał psikusa, jeszcze zdziwiony. No tak, no sam chciał psikusa, ale czemu ty rozstawiłeś? Dobra, nie ważne. Myślałem, innych bloków, ja musiałem ten... Musiałeś improwizować, tak? Ej, ty, ja mam pomysła. Następnym naszym psikusem, stary, może być zespawnowanie masy jakichś mobów. Jaki mob jest... To genialne. Jaki mob będzie najbardziej wkurzającym mobem? Warden. A nie, nie da się go, nie da się. Warden? Go. Ej, da się. Nie, da nie widzę się, da się, dobra, zespawnujemy Warden. A to komendą chyba, czy nie? Dobra, nieważne. Dobra, kolejna osoba, w której bazie jesteśmy aktualnie, jest tam na dole, więc podążaj za mną. O, tutaj jest w tym. O, chodź tu. Czy, bo ona ma miecz. O, pisz, nie. Pisz. Diamenty albo psikus. Okay. Jak ona zareaguje? Każdy ma to samo. Każdy po prostu nie wierzy w to, co się dzieje na jego oczach. Pytanie teraz, czy da diamenty, czy będzie wolać psikusa? No to ile diaks? Ile nam dasz? Myślimy, wiesz, jak te dzieci biedne, co są przebrane za potwory, a potem mówią, no ale to chociaż jeden cukiereczek. Co się tu wzięliście? Z piekła. Nie wiem, co to była za odpowiedź. Ty, ale on idzie po te diamenty. Tak? Tak. Dawaj za nim. Okej. Okay. Ej, faktycznie. Ej, gracze na ekstrie są naprawdę bardzo mili. No, słuchajcie, widzowie. Oto, macie po jednym! Oj, jak słodko! Nie podzielę się. Podzielcie się.
Dziękujemy, dobra stary, chodź, wychodzimy. Ja już Wanisza wklepuję. Dobra. Dobra, ty możesz wklepać Wanisza. Chłop poszedł dalej swój codzienny dzień toczyć. Nic dziwnego się nie stało. Ta, no, przyszli po cukierki, to dałem. Baza kolejna, na szczęście widzowie, dzisiaj mamy bardzo obfitą ilość graczy, którzy posiadają bazę. Oj, co to za... To chyba gra bez audio. Ale nie mam rogu, o nie. Czekaj, otworzę mu skrzynkę i mu się na twarzy otworzy. Dobra. To było mocne, dziękuję. Jemy diamenty albo psikus. Nie, ta wiadomość się przekleiła. No, co tutaj się stanie? Teraz? Sukier albo psikus coś napisał na szyku. Diament, to daj. On myśli, że to my mamy dać. To są najlepsi ludzie, którzy nie ogarniają. O, nie. Czekaj. O nie, no to nie pójdzie, stary. Ej, ja już wiem, jak zostać najbogatszym graczem Minecraft Extreme. Wystarczy chodzić do ludzi i prosić, by dali diamenty. No jak widać, każdy grzecznie daje. Ale w ogóle ta baza jest bardzo ładna jakaś taka, nie? No tak trochę inaczej wygląda niż wszystkie. Tak właśnie, jest taka niestandardowa. Okay, ja idzie. O. Co ty gadasz? O. Dziękujemy. Papa. Tak, chodź. Wychodzimy. Nic dziwnego się to nie stało. Wszystko jest odpowiednie. Zamknę mu drzwi, żeby nie wiało. Pa! Z tym znakiem zapytania. Ty do końca chyba wierzy w to, że to koniec. Ja bym chciał jeszcze tego Wardena zespawnować tak bardzo. Okej, to może jeszcze będzie okazja, bo jeszcze pójdziemy do dwóch widzów. Ej, co on tam chciał? Ej, co on napisał o tym krzyku? Co napisał? Tepnij do kabanosa, please. Tepnij do kabanosa. Dobra, chodź, idziemy. Idziemy tutaj schodami do góry, bo tam na górze jest jakaś osoba, która jest prawdopodobnie właścicielem tej bazy i która buduje sobie aktualnie farmę. Ale konkretna baza. On ma pelerynkę. Dzień dobry. O, jaki skin w ogóle, co jest? Mario Boss! Ła! O nie! Ezi! Nie! O nie! Chyba trzeba zrobić mu psikus teraz, coś tak czuję. To wiesz co... Ale stał, przez chwilę się popatrzył na nas, jak wiesz, wyrenderował, kto to jest w ogóle i stwierdził, zabijam. Ej, słuchajcie, mamy problem, bo Enzi mu wydropił 64 koksy. Ej, ziomek, dobrze, że cię zabiłem, ale się wystraszyłem. Słuchaj, dawaj te koksy i jajo Wardena. Dobra, oddaję te koksy. Ej, ile on ich wyrzuca? Co jest w ogóle? W ilu on tu dał wszystkie, jakie miał. Zaraz, czy on na pewno dał to jajo? No ja mam to jajo. Tak, wydropił. Jedno miałem, no dobra. No to mam nadzieję, słuchajcie, sytuacja uratowana, ale byłoby nieciekawe, gdyby tym dostał w posiadanie jajo Wardena. Okej, słuchaj, stary, jesteśmy w ostatniej bazie, a potem zrobimy coś naprawdę wyczesanego, więc chodź, wbijam na górę. Tutaj jest typo, który sobie tutaj spokoju mieszka i też stary chodzi tyłem i nie widzi. Też dalej nas nie widzi. Też nie widzi. Oj, ale walnąłeś z tego. O Boże! Dobra, chyba się to wystraszyło, ale tego rogu też bym się wystraszył w sumie. Nie mam diaksów. To co teraz? A na sobie? Na sobie ma diaksy. A mam wam dać? Albo psikus. Jakby może sam wybrać, nie? O nie, fuck! Rozebrał się cały po to wszystkie itemy, jakie miał. No dobra, to wiesz co, możemy sąd zawijać. Chodź, zawijamy. To dzięki. O nie. Dobra, słuchajcie widzę, ja mam pomysł. Teraz tak, tepnę się na moje koordynaty, gdzie ukryłem skrzynkę, czyli 8000 na 8000. Tepnij się też do mnie, Enzi, i powiedz mi, wóz tutaj, ile, znaczy wszystko co masz, wszystko co tam wiesz, zebrałeś. Mam spodnie i buty jeszcze. Dobra, to wrzucaj je tam, zobaczymy ile mamy diaksów finalnie. Mamy, słuchajcie, za dzisiejszy Halloween uzbieraliśmy diamentową zbroję i 50 diamentów, co w sumie nam daje ponad stack diamentów. Nice, naprawdę dobry wynik, dlatego teraz, słuchajcie, biorę to wszystko, idziemy na spawna, a to w sumie, nie, zaraz, to odłożę, to w sumie pójdę na głównym koncie. Dobra, biorę wszystkie tutaj diamenty, jakie mamy, wszystkie dogodności, jakie dostaliśmy od ludzi na serwerze, no i teraz możemy sobie to ułożyć w ekwipunku, idziemy na spawna i piszę wiadomość. Rozdaję na spawnie diamenty z okazji Halloween, obok regulaminu. Szybko chodźcie! Dobra, tylko gdzie jest regulamin? Tu jest chyba regulamin, nie? To jest wszyscy takie... tam zbiegają, szaleją, nikt nie wie, gdzie to tak, jest. Tak. A dobra, gdzie jest regulamin? Czekaj, na samym środku? Ja tutaj latam. No, stary, tutaj gdzie ten... Informacje, jak grać, dobra. Dobra, rzucam spodnie, rzucam gdzieś tu buty, proszę bardzo. Tutaj gdzieś rzucam klatę, a tutaj rzucam hełm. I teraz, słuchajcie, będę rozdawał te diamenty. Ja może sobie tak przelecę i będę, będę tak to rozdawał. O, po prostu rzucał w losowe miejsca. Pyk. Czy one się nie stakują? Nie, nie,
zaskakują się. Dortys poczekaj 5 minut, tam! 5 minut czekał, żeby tutaj... Tylko dobiegnę, no. Ojoj, tu jest w ogóle dużo graczy. Więc słuchajcie, widzowie, ja tutaj będę rozdawał do końca te diamenty. Mam nadzieję, że film wam się spodobał i zostawicie łapkę w górę. Pamiętajcie, filmy są codziennie, więc subskrybujcie kanał, a kanał Enziego macie w opisie, więc zapraszam bardzo serdecznie i cóż, do jutra.